Uchwała pozwoli miastu kontrolować urządzenia reklamowe w Poznaniu, także na terenach, które do miasta nie należą. Pracownicy specjalnie powołanego zespołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury zbadają zgodność tablic i urządzeń reklamowych z nowymi przepisami. Do ich zadań należy także wydawanie decyzji administracyjnych, w tym nakładających kary finansowe na podmioty instalujące nośniki niezgodne z uchwałą. Dotyczy to m.in. city lightów, słupów reklamowych i billboardów. Liczba tych pierwszych została ograniczona do sześciu na jednym peronie przystankowym. Zmiany dotyczą również wysokości płotów i materiałów, z których reklamy są wykonane. Billboardy z kolei będą musiały stać w ustalonej minimalnej odległości od siebie i nie będą mogły zasłaniać zieleni. Nośniki reklamowe muszą zostać dostosowane do aktualnych przepisów. W obszarze staromiejskim mają na to rok z kolei w centrum historycznych dzielnicach, a także na obszarach i obiektach wpisanych do rejestru zabytków, są to dwa lata: Damian Wełna, puls dnia.